Nie! Warknął Kasim, wzgardliwie odpychając miecz treningowy Bane'a własną bronią. Źle. Jesteś zbyt wolny przy pierwszym przejściu. Pozostawiasz odsłonięty bok do szybkiego kontrataku. Fechmistrz uczył go nowej sekwencji. Już od ponad tygodnia. Z jakiejś jednak przyczyny Bane wydawał się niezdolny do przyswojenia skomplikowanych gestów. Miecz w jego rękach wydawał się niezgrabny i ślamazarny. Odstąpił i stanął w pozycji gotowości. Kasim oceniał go przez chwilę, po czym sam przyjął pozycję obronną. Bane odetchnął głęboko, aby się skoncentrować, zanim pozwolił się raz jeszcze wejść ciału w sekwencję. Jego mięśnie drgnęły instynktownie, eksplodując do działania. Rozległ się syk, kiedy ostrze przecięło powietrze w pierwszym ruchu, rozmazane jak plama. Lecz i tak za wolno. Kasim odpowiedział ślizgiem w bok i uniósł dwusieczny miecz w długim, szybkim łuku, który wylądował twardo na żebrach Bane'a. Bane z sykiem wypuścił powietrze z płuc i poczuł rozdzierający ból kolców pelko, który rozlał się w zbyt dobrze znane odrętwienie ogarniające całą lewą stronę jego torsu. Zachwiał się i cofnął bezradnie. Kasim patrzył w milczeniu. Bane próbował utrzymać się na nogach, ale nie dał rady. Niezgrabnie padł na ziemię. Fechmistrz z rozczarowaniem pokręcił głową. Bane pozbierał się na nogi, starając się nie okazać frustracji. Od dnia, kiedy pokonał Foarga na ringu, minęły prawie 3 tygodnie i od tego czasu odbywał indywidualne sesje z Kasimem, aby poprawić technikę walki mieczem świetlnym. Z jakiejś jednak przyczyny nie robił żadnych podstępów. Przepraszam, mistrzu, będę ćwiczył dalej. Wydusił przez zaciśnięte zęby. Ćwiczył? Powtórzył Twilek okrutnie drwiącym głosem. Co ci to da? Muszę lepiej poznać sekwencję, żeby poprawić szybkość. Kasim splunął na ziemię. Jeśli w to wierzysz, to jesteś głupcem. Bane nie wiedział, co odpowiedzieć. Milczał zatem. Fechmistrz podszedł i wymierzył mu krótki cios w ucho. Nie chciał sprawić mu bólu, a jedynie go poniżyć. Foarg był lepiej wytrenowany od ciebie, warknął. Znał więcej sekwencji, więcej form, ale to go nie ocaliło. Sekwencje to tylko narzędzia, pomagają ci uwolnić umysł, abyś mógł czerpać z mocy. Tam właśnie leży klucz do twojego zwycięstwa. Nie w mięśniach ramion i szybkości ostrza. Aby zniszczyć wroga, musisz wezwać ciemną stronę. Bane mógł tylko skinąć głową, zacisnąć zęby, bo palący ból obejmował już całą lewą stronę ciała. Wstrzymujesz się, ciągnął mistrz. Nie używasz mocy. Bez niej twoje ruchy są powolne i przewidywalne. Ja... będę się starał, mistrzu. Starał się? Kasim odwrócił się z obrazą. Straciłeś wolę walki. Ta lekcja jest skończona. Bane zrozumiał, że jest zwolniony i powoli ruszył w kierunku drzwi wiodących na dół. Zanim do nich dotarł, Kasim rzucił w ślad za nim ostatnią radę. Wróć, kiedy będziesz gotów przyjąć ciemną stronę, zamiast się od niej odwracać. Bane nie obejrzał się. Uniemożliwiły mu to ból i odrętwienie lewej strony ciała. Kiedy jednak kuśtykał w dół po schodach, słowa lorda Kasima wciąż dźwięczały mu w uszach. Czuł w nich prawdę. To nie był pierwszy trening, na którym zawiódł, a jego klęski nie ograniczały się do Kasima i miecza świetlnego. Bane
Po pokonaniu Foarga zyskał reputację i prestiż. Kilku mistrzów nagle okazało wielkie zainteresowanie udzielaniem mu prywatnych lekcji, lecz pomimo tej dodatkowej uwagi postępy Bane'a były marne. Wręcz zaczął się cofać. Powoli doszedł korytarzem do swojego pokoju, gdzie natychmiast położył się do łóżka. I tak nie mógł nic zrobić, dopóki był tamczasowo obezwładniony jadem Pelko. Mógł jedynie odpoczywać i medytować. Wiedział, że coś jest nie w porządku, ale nie potrafił dokładnie powiedzieć co. Nie czuł się już mądry, nie czuł się żywy. Kiedy po raz pierwszy poczuł, jak moc przepływa przez niego, jego zmysły wydawały się nadmiernie wyczulone. Świat wydawał się bardziej wibrujący i realny. Teraz wszystko było stłumione i odległe. Snuł się po korytarzach akademii jak w transie. Nie spał dobrze, ciągle miewał koszmary. Czasem śniło o ojcu i nocy, kiedy umarł. Kiedy indziej o walce z Foargiem. Czasem te sny zlewały się razem w jedną straszliwą wizję. Makurta bijącego go w mieszkaniu na Patrosie, ojca leżącego bez życia w kręgu ćwiczebnym na dachu świątyni na Korribanie. I za każdym razem budził się z krzykiem, dławiąc się strachem, dygocząc, choć ciało skąpane miał w pocie. Jednak to nie tylko brak snu powodował u niego to otępienie. Pasja, która nim kierowała, zniknęła nagle. Szalejący w nim ogień przygasł. Zastąpiła go zimna pustka, a bez tej pasji nie był w stanie wezwać potęgi ciemnej strony. Coraz trudniej było mu władać mocą. Zmiany były subtelne, początkowo ledwie zauważalne. Z czasem jednak drobiazgi się nawarstwiały. Teraz przesuwanie nawet małych przedmiotów męczyło go bardzo. Nie mógł już przewidzieć, co uczyni przeciwnik. Mógł jedynie reagować po fakcie. Nie dało się już zaprzeczać. Cofał się. Uczniowie, których dawno prześcignął, teraz doganiali go znowu. Widział swój upadek, choćby tylko obserwując innych podczas nauki. A to oznaczało, że oni prawdopodobnie też to widzą. Pomyślał znowu o tym, co powiedział mu twilekański mistrz. Straciłeś wolę walki. Kasim miał rację. Bane czuł, jak jego wola walki się ulatnia już od pierwszego snu o ojcu. Niestety nie miał pojęcia, jak odzyskać ten gniew i ogień rywalizacji, który napędzał jego błyskawiczne postępy w hierarchii uczniów Sithów. Wróć, kiedy będziesz gotów przyjąć ciemną stronę, zamiast się od niej odwracać. Coś go powstrzymywało. Jakaś część jego osoby cofała się przed tym, kim się stał. Mógł teraz medytować godzinami, koncentrując umysł na poszukiwaniu wirującej, pulsującej furii ciemnej strony, którą gdzieś w sobie zamknął. Zimny wual opadł na jądro jego istoty, a on żadną miarą nie mógł go rozerwać, by dotrzeć do mocy, która pod nim się kryła. A czasu było coraz mniej. Do tej pory nikt jeszcze nie odważył się wyzwać go w kręgu. Było tak od śmierci Foarga. Ponury koniec Markuta wciąż budził w studentach dość strachu, żeby się do niego nie zbliżać. Bane wiedział jednak, że niedługo przestaną się go bać. Jego pewność siebie i umiejętności zanikały. Porażki stawały się coraz bardziej oczywiste. Wkrótce staną się oczywiste dla wszystkich studentów, tak jak dla niego. W ciągu tych pierwszych dni po śmierci Foarga jedynym jego prawdziwym rywalem był Sirak. Teraz każdy uczeń w świątyni stanowił dla niego potencjalne zagrożenie. Beznadziejność tej sytuacji rozdzierała mu serce. Chciał wrzeszczeć, drzeć kamienne ściany w bezsilnej rozpaczy. Pomimo jednak całej frustracji nie był w stanie przywołać pasji, którą karmiła się ciemna strona. Wkrótce ktoś wyzwie go na ring i pokona go bez trudu. I nic nie mógł uczynić, aby powstrzymać nadejście tej chwili. Lord Khan spacerował niespokojnie po mostku zmierzchu, który unosił się na orbicie przemysłowego świata
Brenta Al-4. Flota Sithów zajmowała sektor Bormea, region przestrzeni, gdzie przecinały się parlemiański szlak handlowy i droga hydiańska. Bractwo Ciemności kontrolowało teraz dwa najważniejsze szlaki nadprzestrzenne obsługujące świat Jądra. Opór Republiki, stawiany bezlitośnie posuwającej się naprzód flocie Sithów, był coraz słabszy. A jednak pomimo ostatniego zwycięstwa, Khan czuł, że coś jest nie w porządku. Podbój sektora Bormea wydawał się wręcz zbyt łatwy. Światy Korugal, Chandrila i Brental padły jedne po drugich. Ich obrońcy zaś stawiali jedynie pozorny opór, zanim rzucili się do ucieczki przed hordą najeźdźców. Lord wyczuwał jedynie garstkę Jedi wśród stawiających im czoło sił Republiki. Nie po raz pierwszy Jedi byli właściwie nieobecni w kluczowych starciach. W czasie walk na Bespinie, Suluście i Tanawie Khan spodziewał się oporu w postaci całej floty prowadzonej przez mistrza Jedi Hoffa, jedynego dowódcę Republiki, który wydawał się zdolny do zwyciężania w walce z Sithami. A jednak generał Hoff, pomimo reputacji, jaką wyrobił sobie w początkach wojny, nie pojawił się tam. Początkowo Khan sądził, że to pułapka, jakiś skomplikowany spisek zaaranżowany przez okrutnego Hoffa, aby pochwycić i zniszczyć odwiecznego wroga. Jeśli jednak była to pułapka, nigdy się nie zamknęła. Sithowie naciskali ze wszystkich stron, siedzieli prawie u progu samego Coruscant, a Jedi po prostu zniknęli, jakby opuścili Republikę w największej potrzebie. Powinien być zachwycony. Bez Jedi wojna była właściwie wygrana. Republika upadnie za kilka miesięcy i Sithowie zapanują. Ale gdzie się podzieli Jedi? Khanowi wcale się to nie podobało. Dziwna wiadomość, jaką Kopecz przesłał mu kilka godzin wcześniej, tylko zwiększyła jego niepokój. Twi'lek wybierał się na spotkanie Zmierzchu z ważnymi informacjami dotyczącymi Ru'san. Wieściami, których nie chciał przekazywać normalnymi kanałami. Wieściami tak ważnymi, że musiał je dostarczyć osobiście. W doku Zmierzchu właśnie wylądował myśliwiec przechwytujący, Lordzie Khan. Zameldował żołnierz z załogi mostku. Pomimo zniecierpliwienia, z jakim oczekiwał wiadomości Kopecza, Lord Khan oparł się pokusie, by wyjść mu na spotkanie do doku. Czuł, że stało się coś bardzo, bardzo złego, a ważne było, aby zachować pełną powagę i spokój wobec żołnierzy. Cierpliwość nie była jednak cnotą popularną wśród lordów Sithów i Khan nie mógł się powstrzymać do krążenia po mostku w oczekiwaniu, aż Twi'lek tam dotrze i złoży złowieszczo brzmiący raport. Po kilku minutach, które jemu wszakże wydawały się godzinami, Kopecz wreszcie dotarł na miejsce. Wyraz jego twarzy nie wróżył nic dobrego i niepokój Khana wzrósł jeszcze, kiedy tamten szybko przeciął mostek i złożył niedbały ukłon. Muszę z tobą porozmawiać w cztery oczy, Lordzie Khan. Możesz mówić tutaj, zapewnił go Khan. To, co zostanie tu powiedziane, nie wyjdzie poza ten statek. Załoga mostku Zmierzchu została osobiście dobrana przez Lorda Khana. Wszyscy złożyli przysięgę całkowitej lojalności, znali poważne konsekwencje, jakie ich czekały, gdyby złamali przysięgę. Kopecz podejrzliwie rozejrzał się po mostku, ale załoga wydawała się zajęta wyłącznie własnymi sprawami. Wydawało się, że nawet go nie zauważają. Straciliśmy Ru'san, rzekł szeptem pomimo zapewnień Khana. Baza na powierzchni planety, flota na orbicie. Wszystko zniszczone. Przez moment Khan się nie odzywał, a kiedy już to zrobił, również zniżył głos do szeptu. Jak to się stało? Przecież mamy szpiegów w całym wojsku Republiki. Wszystkie floty zostały w jądrze. Wszystkie. Przecież nie mogli zebrać dość sił, żeby odbić Ru'san. Nie bez naszej wiedzy. To nie Republika,
odparł kopecz. To Jedi, setki, tysiące, mistrzowie, rycerze, padawanowie Jedi, cała armia Jedi. Kopecz zaklął głośno. Nikt na mostku nawet nie podniósł głowy w ich kierunku, co dobitnie świadczyło o ich karności i strachu przed dowódcą. Lord Hoff zdał sobie sprawę, że siła zakonu Jedi została zbyt mocno rozproszona w próbach obrony Republiki. Ciągnął kopecz. Zebrał ich wszystkich w jedną armię w jednym celu. Zniszczyć wszystkich tych, którzy władają ciemną stroną mocy. Już ich nie obchodzi flota ani żołnierze. Chcą zniszczyć nas, uczniów, akolitów, mistrzów Sithów, a zwłaszcza mrocznych lordów. Lord Hoff prowadzi ich osobiście. Dodał Twi'lek, choć Khan sam już się tego domyślił. Nazywają się Armią Światła. Kopecz urwał, pozwalając, aby wieści dotarły do Kaana, który odetchnął głęboko kilka razy i wyrecytował w duchu kodeks Sithów, aby na powrót skoncentrować rozszalałe myśli. A potem parsknął śmiechem. Armia Światła przeciwko Bractwu Ciemności. Kopecz przyglądał mu się ze zdumieniem. Hoff wie, że Jedi nie są w stanie pokonać naszej ogromnej armii, wyjaśnił Khan. Już nie. Republika jest zgubiona. Teraz koncentruje się zatem na nas, na dowódcach tych armii. Odetnij głowę, a ciało umrze. Powinniśmy wysłać na Rusan naszą flotę, podsunął kopecz. Całą. Zdusić Jedi jednym ruchem i na zawsze uwolnić od nich galaktykę. Khan pokręcił głową. Właśnie o to chodzi Hoffowi. Odciągnąć nasze armię od Republiki i wywabić z okolic Coruscant. Mielibyśmy oddać wszystko, co zdobyliśmy w jednym bezsensownym i szalonym ataku na Jedi. Bezsensownym? Sam powiedziałeś, że tych Jedi są tysiące. Jaką szansę z takim wrogiem ma armia zwykłych żołnierzy? Statki i broni nic nie poradzą przeciwko mocy. Hoff o tym wie. Wreszcie kopecz skinął głową na znak, że rozumie. Zawsze mówiłeś, że tej wojny nie rozstrzygną siły zbrojne. Właśnie. W sumie Republika to tylko dodatek. Prawdziwe zwycięstwo możemy osiągnąć jedynie poprzez całkowitą anihilację zakonu Jedi. A Hoff był na tyle uprzejmy, żeby zebrać ich wszystkich w jednym miejscu. Ale bractwo nie wystarczy, by pokonać zmasowane siły całego zakonu Jedi, zaprotestował kopecz. Ich jest zbyt wielu, a nas zbyt mało. Jest nas więcej niż sądzisz, odparł Khan. Mamy akademię w całej galaktyce. Możemy wesprzeć naszą liczebność maruderami z Honogr i Gentes. Musimy zebrać wszystkich zabójców szkolonych na Umbarze. Wezwiemy uczniów z Datomiry i Ridoni oraz wszystkich innych akademii, aby przyłączyli się do Bractwa Ciemności. Zbierzemy własną armię Sithów, zdolną zniszczyć Hoffa i jego armię Światła. A co z Akademią na Korribanie? Zapytał kopecz. Oni też dołączą do Bractwa, ale dopiero kiedy zakończą szkolenie u Cordisa. Moglibyśmy ich użyć przeciwko Jedi, naciskał kopecz. Korriban jest domem najsilniejszych z naszych uczniów. I właśnie dlatego zbyt niebezpiecznie jest ich wprowadzać do walki, wyjaśnił Khan. Siła, ambicja i rywalizacja. W zapale bitewnym emocje opanują ich umysły, aż zwrócą się przeciwko sobie. Podzielą nasze szeregi wewnętrznymi walkami, a Jedi pozostaną zjednoczeni. Zamyślił się. Zbyt wiele razy przydarzało się to Sithom w przeszłości. Nie pozwolę, aby znowu się tak stało. Zostaną z Cordisem do zakończenia szkolenia. On ich nauczy dyscypliny i lojalności wobec bractwa i dopiero wówczas dołączą do nas na polu bitwy. Czy to ty tak uważasz? Zapytał kopecz. Czy może Cordis ci to wmówił? Nie pozwól, aby twój brak zaufania do Cordisa zaślepił cię zupełnie, skanił go Khan. Nasi uczniowie to przyszłość bractwa, przyszłość Sithów. Nie narazimy ich w tej wojnie, dopóki nie będą gotowi. Ton lorda zdecydowanie ucinał wszelkie argumenty. Uczniowie z Korribanu dołączą do bractwa w odpowiednim czasie, ale ten czas nie nastąpi teraz.
Lepiej, żeby to było jak najszybciej, odparł Kopercz, tylko częściowo ułagodzony. Bez nich raczej nie zdołamy pokonać Hoffa. Han wyciągnął rękę i położył ją na potężnym ramieniu Twi'leka, ściskając mocno. Nie bój się, przyjacielu, rzekł z uśmiechem. Jedi nie będą dla nas przeszkodą. Zniszczymy ich na Rusan, zmieciemy z powierzchni galaktyki. Uczniowie mogą być przyszłością Bractwa, ale teraźniejszość należy do nas. Ku wielkiej uldze Kana Kopecz uśmiechnął się także. Przywódca Bractwa byłby zapewne mniej zadowolony, wiedząc, że większej satysfakcji Twi'leka dotyczy faktu, iż Cordis będzie pozbawiony udziału w chwale zwycięstwa. Lord Kasim wszedł do bogato przystrojonej komnaty i skinął głową w kierunku drugiego mistrza. Chciałeś mnie widzieć? Nowiny z frontu, rzekł Cordis, powoli podnosząc się z maty do medytacji. Jedi zebrali się pod jedną flagą na Ru'san. Prowadzi ich generał Hoff. Lord Khan zebrał własną armię i właśnie być może w tej chwili atakują Jedi. Dołączymy do nich? Zapytał Kasim z zapałem, a jego lekko zadrgały na myśl o spróbowaniu się z najpotężniejszymi wojownikami zakonu Jedi. Cordis pokręcił głową. Nie, my nie. Żaden z mistrzów i żaden z uczniów, chyba że czujesz, iż któryś jest gotów. Nie, odparł Kasim po chwili namysłu. Może Sirak. On jest dość silny, ale zbyt dumny i wciąż jeszcze musi się wiele nauczyć. A Bane? Pozbywając się Foarga, wykazał się sporą gotowością. Kasim wzruszył ramionami. To było miesiąc temu, od tego czasu prawie nie poczynił postępów. Coś go powstrzymuje. Myślę, że strach. Strach? Przed innymi studentami? Przed Sirakiem? Nie, nic podobnego. Wreszcie zobaczył, do czego naprawdę jest zdolny. Ujrzał całą potęgę ciemnej strony. Chyba boi się jej stawić czoło. Więc już się nam nie przyda, spokojnie zdecydował Cordis. Skup się na innych studentach. Nie trać na niego czasu. Fechtmistrz spojrzał na niego z zaskoczeniem. Zdumiony, że Cordis jest tak szybko zrezygnować ze studenta o niezaprzeczalnie ogromnym potencjale. Myślę, że on po prostu potrzebuje więcej czasu, zasugerował. Większość naszych studentów uczy się od wielu lat, czasem nawet od dziecka. Bane rozpoczął szkolenie z nami jako całkiem dorosły mężczyzna. Doskonale znam okoliczności towarzyszące jego przybyciu do akademii, warknął Cordis i Kosim nagle zrozumiał, co się w istocie dzieje. Bane został sprowadzony na Korriban przez lorda Kopecza, a wszyscy wiedzieli, jak kruchy jest pokój pomiędzy przełożonym akademii a Kopeczem. Klęska Bane'a stanie się ostatecznie odpryskiem nienawiści Cordisa do rywala. Następnym razem, kiedy Bane się do ciebie zbliży, odpraw go, rzekł mroczny lord, a jego ton nie pozostawiał wątpliwości, że to rozkaz, a nie prośba. I niech wszyscy mistrzowie zrozumieją, że on nie jest wart naszych nauk. Kasim skinął głową na znak, że rozumie. Wykona rozkaz. To nie było uczciwe w stosunku do Baina, co jest oczywiste. Ale kto powiedział, że Sithowie są uczciwi?